Niepokojące rewelacje z Rosji. Allegro ma poważne problemy. Ciekawe odkrycie w okolicach Saturna. A na koniec kolejny megaprojekt Arabii Saudyjskiej. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie przynudzajmy, lecimy. Łapa w górę za krótki wstęp. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow zapowiedział, na początku stycznia władze rosyjskie ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji mężczyzn na wojnę przeciwko Ukrainie. W wystąpieniu zwrócił się do obywateli Rosji, którzy podlegają poborowi, zwłaszcza do mieszkańców wielkich miast. Reznikow zapewnił, iż posiada informacje, iż na początku stycznia władze rosyjskie zamkną granice dla mężczyzn, po czym ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji. Również Białoruś, według Reznikowa, przestanie wypuszczać mężczyzn za granicę. Minister obrony nie wyjaśnił, skąd ma takie informacje. Nie apeluję do was, byście mi uwierzyli na słowo, zastrzegł Reznikow. Wezwał jednak, by Rosjanie zastanowili się, o co konkretnie będą walczyć, jeśli wysłani zostaną na front. Przekonywał, że armia rosyjska ponosi w wojnie wielkie straty. Przypomniał, że wykofała się już z Chersonia, Charkowa i spod Kijowa. Plany, o których mówiły władze w Moskwie ogłaszając inwazję, nie zostały zrealizowane, podkreślił. Przekonywał, że władze rosyjskie już od dawna zdają sobie sprawę, że w interesie kraju jest zakończenie wojny jak najszybciej. Ale nie mogą wam się do tego przyznać, bo inaczej będą musiały za wszystko odpowiedzieć. Przekonywał, że Kreml już nie ma innych celów na wojnie, oprócz ochronienia przed odpowiedzialnością osób, które ją wywołały, i że zwykli ludzie będą ginąć na froncie wyłącznie po to, by przedstawiciele władz i ci, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, uniknęli konsekwencji. Jesteście wciąż oszukiwani, mówił Reznikow. Im dłużej trwa ta wojna, tym cięższe będą jej konsekwencje dla zwykłych Rosjan. Ukraińcy nie cofną się, my bronimy naszej ziemi, naszych bliskich i naszych domów, podkreślił. Zwracając się do Rosjan, przekonywał ich, że wojna tak czy inaczej zakończy się, pozostaje tylko kwestia ceny i tego, czy cena ta zostanie zapłacona waszą krwią. W tym czasie po rozwiązaniu najsilniejszego konfliktu. Problem z jego apelem do Rosjan jest taki, że raczej to i tak nie dojdzie do opinii publicznej w tamtym kraju, z tego względu, że są blokowane jakiekolwiek zachodnie media. Tak samo jak do nas nie docierają rzetelne informacje na temat tego, co się dzieje w Rosji, no bo te serwisy również nie są po pierwsze ani promowane, a po drugie są często blokowane. RIA Nowosti chociażby już nie działa w Polsce, a w każdym razie raz działa, raz nie działa, no ale są problemy z dostępem do jakichkolwiek newsów związanych z Rosją, zatem możemy liczyć tylko na narrację, jaka jest u nas. Niemniej jednak taka osoba na takim stanowisku, mimo tej całej nagonki antyrosyjskiej tam i tego, że przecież w każdym momencie będą starali się z naturalnych przyczyn, to samo robi Rosja, przedstawić Rosję w negatywnym świetle, no to mimo wszystko przecież jakieś informacje wywiadowcze mają i jest to niewykluczone, że tak się stanie. W końcu jeszcze nie tak dawno temu informowaliśmy was o tym, że rozsyłają ulotki do mieszkańców Moskwy na temat tego, jak się chronić przed ostrzałem. Więc wiadomo, że Rosjanie mogą szykować się na coś dużo poważniejszego. Jest to naprawdę bardzo niepokojące. Miejmy nadzieję, rzecz jasna, że wszystko pozostanie tylko w tych dwóch krajach, że nie rozleje się to na jakiś konflikt Rosji z NATO, bo byłoby to już dla nas naprawdę bardzo poważne zagrożenie i raczej nikt by tego nie chciał. No ale to, co w ostatnim czasie dzieje się w relacjach rosyjsko-ukraińskich i w tym, co faktycznie mówi się w rosyjskich mediach, no serio nie napawa optymizmem. Putin nigdy nie wykluczał możliwości użycia broni atomowej w stosunku do Ukrainy. I pytanie, czy jeżeli to w końcu by się stało, to jak w konsekwencji tego zareaguje w ogóle NATO? Bo jeśli nie zareaguje, to może jeszcze bardziej rozbestwić Putina i może pozwalać sobie na dużo więcej. A jeśli zareaguje, to problem może być jeszcze większy. Następny temat. Zawsze szczęśliwa. Prezenty ze świątecznej listy życzeń na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje,
w których nałożył łącznie ponad 210 milionów złotych kar na spółkę Allegro, w tym 206 milionów złotych kary za faworyzowanie własnego sklepu internetowego kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl. Pierwsza z decyzji dotyczy złamania reguł konkurencji. Allegro wykorzystywało niedostępne dla pozostałych sprzedawców informacje do lepszego pozycjonowania i wyświetlania własnych ofert w wynikach wyszukiwania na platformie. Za nadużywanie pozycji dominującej prezes UOKiK nałożył na Allegro karę w wysokości ponad 206 milionów złotych. Druga decyzja dotyczy ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart. W tym wypadku kara wynosi blisko 4 miliony złotych. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają prawo wierzyć, że konkretne warunki, na które wyrażają zgodę, będą niezmienne, argumentuje Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Allegro podkreśla, że decyzja nie jest ostateczna i ma możliwość odwołania się od niej. Allegro od wielu lat prowadzi najpopularniejszą w Polsce platformę zakupów internetowych. Posiada zdecydowaną przewagę nad innymi platformami handlu online. Dla niektórych przedsiębiorców, zwłaszcza małych, możliwość sprzedaży na portalu allegro.pl może być jedynym sposobem na dotarcie do szerokiego kręgu klientów. Allegro w relacjach ze sprzedawcami działającymi na platformie allegro.pl pełni podwójną funkcję. Z jednej strony jest platformą pośredniczącą w handlu elektronicznym, natomiast z drugiej rywalizuje na tej platformie z innymi sprzedawcami, w szczególności poprzez własny sklep internetowy, wyjaśnia UOKiK. Wiecie, co jest w ogóle najśmieszniejsze, tak już abstrahując od całej powagi sytuacji, ale co jest najśmieszniejsze w takich akcjach w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce? Że przecież działali w ten sposób przez wiele, wiele lat wcześniej. I dopiero teraz UOKiK zakończył kontrolę i nałożył na nich tę karę, nie? Biorąc jeszcze pod uwagę to, w jaki sposób działają polskie sądy i ile to będzie jeszcze trwało, no to finalna kara po pierwsze będzie jeszcze mniejsza, zawsze tak się dzieje, że jest ona redukowana, o ile w ogóle będzie, ale załóżmy, że faktycznie dopuścili się tego i sąd uzna, że są winni i muszą zapłacić taką karę, no to będzie po pierwsze niższa, a po drugie znowu będą zmuszeni do zapłaty jej za lat jeden rok, za dwa lata, trzy. Kiedy inflacja jest 20%, no to to będzie wręcz nawet połowa wartości obecnej kary, a przecież robili to jeszcze lata temu, kiedy złotówka była dużo, dużo więcej warta. No i to jest właśnie taki cały ten paradoks takiej sytuacji, że nie bierze się pod uwagę tego, co działo się wcześniej i walut, jakie i mocy waluty polskiej, jaka miała miejsce w tamtym momencie, tylko to, jakie to jest teraz. I na tym można faktycznie zarabiać pieniądze, jeżeli oni sobie wszystko to wliczyli w ewentualny biznes. Niemniej jednak niekoniecznie tak jest, że tak się działo, bo UOKiK też bardzo wiele rzeczy może naciągać i w jakiś sposób ta organizacja w ostatnim czasie bardzo powiązała się z polskim rządem. Nie atakują kompletnie żadnych państwowych spółek, które mają bardzo wiele za uszami, a co chwilę tylko jest karana chociażby Biedronka czy inne sieci spożywcze zagraniczne w Polsce. Nawet do Cyberpunka mieli, do CD Projektu mieli swoje zastrzeżenia i też usiłowali z nimi coś zrobić. To troszkę wygląda tak, jakby nawet ta organizacja szukała pieniędzy, które może wciągnąć sobie jeszcze bardziej do budżetu. No zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Generalnie takie czyny, o jakie oskarżane jest Allegro, bo przecież żadnego wyroku sądu do tej pory nie ma, tylko UOKiK tak stwierdził, no są nie na miejscu i są niedopuszczalne, nie? Kiedy monopolizujecie jakiś rynek, po to jest urząd antymonopolowy, którym jest właśnie UOKiK i po to są konkretne przepisy i klauzule abuzywne, żeby unikać takich sytuacji, że zmonopolizujecie coś i całkowicie deklasujecie, wykorzystując swoją pozycję monopolisty na rynku, całą konkurencję, którą często są po prostu zwykli mali przedsiębiorcy, którzy usiłują w jakiś sposób związać koniec z końcem i stworzyć jakąś fajną polską markę, tym bardziej, że Allegro, nie wiem czy wiecie, ale polskie już nie jest. Następny temat. Enceladus, tajemniczy księżyc Saturna, ma głęboki ocean ukryty pod grubą warstwą lodu. Nowe badania kolejny raz potwierdzają, że jest to potencjalnie idealne miejsce do rozwoju organizmów żywych. Astronomowie nie mają wątpliwości,
że jakieś formy życia ukrywają się przed nami tuż pod naszym nosem, czyli w granicach Układu Słonecznego. Od jakiegoś czasu wskazuje się tu Enceladusa, jeden z lodowych księżyców Saturna. Tam mogą rozkwitać już bardziej złożone organizmy, być może nawet biologiczne, czyli oparte na węglu. Raczej mało prawdopodobne, by były rozumne, ale i tak odkrycie ich będzie historycznym wydarzeniem dla ludzkości. Z najnowszych badań tego obiektu wynika, że Enceladus posiada wszystkie potrzebne cechy, by powstało tam życie, jakie znamy z naszej planety. Wskazuje na to obecność podpowierzchniowego oceanu płynnej wody. Sondy wykryły też amoniak i metan w pióropuszach gazu unoszących się nad powierzchnią globu. Występuje tam też azot i węgiel. Z kolei wodór wskazuje na obecność biologicznie dostępnej energii. Rosery jest dość niesamowite i fajnie, że w tym kierunku idzie nasza nauka. Kto wie, być może za jakiś czas odkryjemy, że istnieje tam jakaś forma życia. Nie spodziewałbym się raczej takiej rewolucji, że będą tam inni ludzie czy inne istoty podobne do tego, co znamy na Ziemi. Jednak fajnie, że w tym kierunku gdzieś nasza nauka się rozwija i być może niedługo będziemy mieli dużo większą wiedzę chociażby na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie uciec z tego świata, i to w sensie bardzo dosłownym, kiedy tutaj już nie będzie najlepiej. Fajnie, że są organizowane takie rzeczy jak komercyjne loty w kosmos, chociaż oczywiście ekolodzy mają na to zupełnie inne zdanie, no ale dzięki temu, że to w jakiś sposób się odbywa przez osoby, które płacą za to tylko raczej po to, żeby zrobić coś innego niż robiły w swoim życiu, raczej to jest dla nich czysta forma rozrywki lub chęć zostania zapisanymi w kartach historii w inny sposób niż przeciętny śmiertelnik, no to zawsze takie, tego typu fanaberie tych osób przyczyniają się do naszego finalnego rozwoju. Jest to bardzo, bardzo pozytywne, dlatego nie ma co oczywiście wieszać psów na miliarderach, którzy wydają sobie setki milionów dolarów czy też miliardów dolarów na to, żeby przeżyć sobie jakąś małą przygodę, bo faktycznie w tym kierunku nasz rozwój powinien iść, no bo jak nie teraz, no to kiedy będziemy o tym myśleć? Gratulacje oczywiście za takie odkrycie i czekamy na więcej. A teraz lecimy dalej. To Arabia Saudyjska o powierzchni 2 milionów kilometrów kwadratowych, co czyni ją 14 co do wielkości krajem pod względem powierzchni lądu. Arabia Saudyjska buduje kolejny, imponujący kompleks obiektów w ramach projektu Noem, który jest pomysłem następcy tronu, Muhammada ibn Salmana. Jednym z jego elementów ma być Trojena, gdzie powstanie pierwszy ośrodek narciarski na świeżym powietrzu w Zatoce Perskiej. Projekt Noem bazuje na ambitnym pomyśle zwrócenia Arabii Saudyjskiej w kierunku energii odnawialnej i stworzenia nowego stylu życia, bazującego na zrównoważonym rozwoju. Jego pomysłodawcą jest książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman, który pełni m.in. funkcję premiera kraju, przewodniczącego Rady Gospodarki i Rozwoju czy ministra obrony. Jak wyjaśnia Entresten Engineering, Noem jest połączeniem greckiego słowa neo, oznaczającego nowy, i pierwszej litery arabskiego słowa mustakbal, oznaczającego przyszłość. Jednym z elementów ogromnego kompleksu będzie Trojena, czyli całoroczny ośrodek narciarski. Z informacji prasowej firmy Bechtel, mianowanej na początku grudnia konsultantem do spraw zarządzania tym projektem, wynika, że jest to kluczowa inwestycja, która przyczyni się realizacji celów wizji Królestwa 2030 roku dotyczących rozwoju turystyki i dywersyfikacji gospodarki z dala od węglowodorów. Obiekt powstanie 50 km od wybrzeża Zatoki Akaba w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej i zajmie obszar o powierzchni 1400 km2. Jego budowa bez wątpienia będzie wymagała wykorzystania wiedzy i doświadczenia najlepszych architektów, bo w tym miejscu znajdują się wzniesienia o wysokości od 1500 roku do nawet 2600 metrów, a w niektórych ich częściach temperatury spadają zimą poniżej 0 stopni Celsjusza. Dodatkowo Arabia Saudyjska planuje zorganizować tutaj zimowe Igrzyska Azjatyckie w 2029 roku. Okresu suchego, trwającego około 5900 do 5300 lat temu. I to jest właśnie ten kierunek, w którym Arabia Saudyjska i inne kraje, które żyją sobie bardzo dobrze z handlu ropą, która bez wątpienia w jakimś
okresie zacznie się kończyć. Już teraz przecież Unia Europejska chce całkowicie zrezygnować z samochodów spalinowych do 2050 roku w 100%, że już nie będzie nawet takiej możliwości. Jasne, ropy naftowej użyła się do wielu innych rzeczy, do generowania plastiku nawet, ale przecież od plastiku też się powoli odchodzi i są inne sposoby pozyskiwania tego surowca, nawet w bardziej biodegradowalny sposób, wytwarzając bardziej biodegradowalne surowce niż ten powstający w wyniku produkcji go z ropy naftowej, no to też od tego się będzie odchodzić. I jeśli Arabia Saudyjska i inne tego typu kraje nie pomyślałyby o tym zawczasu, żeby iść w innych kierunkach, jak chociażby budowa tego Dubaju, który jest często bardzo krytykowany przez Zachód, że niepotrzebnie w ogóle to robili, taka wydmuszka, no to jednak żyją teraz dzięki turystyce w takim Dubaju. Jest to dla nich bardzo pozytywne. Muszą w jakimś kierunku dywersyfikować swoje fundusze, swoje pieniądze, bo kiedy ta hossa cała na całą ropę naftową się zakończy, no to zostaną z ręką w nocniku, bo to jest ich główny surowiec, który sprzedają na cały świat i w ten sposób mają jakąkolwiek stabilność. I fajnie, żeby Polska też szła w tym kierunku. Jesteśmy naprawdę bogatym krajem w złoża, a nie wykorzystujemy tego kompletnie. Już nie mówiąc o tym, że zamiast zalewać kopalnie, które z jakichś durnych powodów zamknęliśmy, to je zakopujemy, co będzie się wiązało teraz z ich odkopywaniem, a to naprawdę jest bardzo ciężki kawałek chleba. Totalnie zniszczyliśmy nasze infrastruktury z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, kiedy nawet kraje zachodnie teraz wracają do węgla, no bo jest taka sytuacja, a nie inna. I pomyślcie sobie, że gdybyśmy nie zamknęli tych naszych kopalni, które były nierentowne, węgiel był za głęboko, jakbyśmy inwestowali faktycznie w innowacje, w innowacyjne metody pozyskiwania tego węgla, to teraz przy obecnych cenach moglibyśmy wyjść z kryzysu.